Rozpoczynamy briefing poświęcony podpisaniu umowy klubu sportowego Olimpia Grudziądz S.A. i Energa Grupa Orlen. W pierwszej kolejności chciałbym powitać zaproszonych gości w osobie prezydenta miasta Grudziądza, pana Macieja Glamowskiego. Witam serdecznie. Panią wiceprezes Energa Grupa Orlen, panią Adrianę Sikorską. Zastępcy dyrektora do spraw marketingu Energa Grupa Orlen, pani Bogna Komar. Prezes zarządu CCGT Grudziądz, pan Marcin Małek. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, pan Krzysztof Kosiński. Radny i przewodniczący Komisji Sportu, pan Sławomir Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiejszy briefing dotyczy, jak wspomniałem, podpisania umowy. Zgodnie z harmonogramem chciałbym w kolejności zaprosić do komentarza wskazane osoby. W pierwszej kolejności poproszę o zabranie głosu panią wiceprezes Orlen, przepraszam, panią wiceprezes Energa Grupa Orlen, panią Adrianę Sikorską. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować, iż Energa z Grupy Orlen od 1 marca tego roku wzięła pod swoje skrzydła i została sponsorem klubu Olimpia Grudziądz. Klubu z wartościami, z długoletnią tradycją i w tym roku klub obchodził swój jubileusz, stulecia jego powstania. My jako Energa już wspieramy wiele inicjatyw piłkarskich. Są to kluby sportowe, akademie piłkarskie i stowarzyszenia. I te kluby nie są tylko na terenie Pomorza, są one też w innych miastach Polski. Wszędzie tam, gdzie Energa prowadzi swoją działalność biznesową, tam też staramy się wspierać potrzeby lokalnej społeczności. I dziś Grudziądz dołącza do grona innych miast. A dlaczego Grudziądz? Bo właśnie tu powstaje nasza elektrownia gazowo-parowa i jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. I dzięki temu myślę, że miasto Grudziądz właśnie odgrywa bardzo ważną rolę w transformacji energetycznej naszego kraju. Moi drodzy, doceniamy wasze zaangażowanie w działalność sportową, w działalność szkoleniową. I naprawdę mam szczerą nadzieję, że nasze wsparcie pozwoli wam realizować projekty, spełniać wasze plany, marzenia i osiągać, będziecie osiągać jeszcze lepsze wyniki sportowe. I tego z całego serca wam życzę w imieniu swoim, Energii i całej Grupy Orlen. Dziękuję. Zabranie głosu poproszę teraz pana prezydenta, pana Macieja Glamowskiego. Bardzo dziękuję, szanowna pani prezes, panowie prezesi, koledzy samorządowcy. Bardzo się cieszę, że doszło dzisiaj do dzisiejszego spotkania. To jest historyczny moment, ponieważ nasz klub, klub, który w tym roku obchodzi stulecie istnienia, dostaje istotne wsparcie. I to wsparcie rzeczywiście od dużego sponsora. Przypomnę, że Olimpia S.A. i GKS Olimpia to nie tylko ta część piłkarska, bardzo ważna, ale to także szkoła mistrzostwa sportowego, to także akademia piłkarska, ale również inne sekcje, takie jak sekcja lekkoatletyczna, sekcja judo czy sekcja tenisa stołowego. Przypomnę, że w tym stuleciu z tego klubu też pączkowały inne dyscypliny, chociażby, nie wiem czy wszyscy pamiętają, ale żużel to przecież zaczął się w Olimpii, a więc to jest kolebka grudziąckiego sportu, to jest coś, co wpisuje się w tożsamość naszego miasta i bardzo się cieszę, że właśnie otrzymuje dzisiaj takie istotne wsparcie.
Ale też jest drugi bardzo ważny aspekt, ponieważ to, o czym powiedziała pani prezes, ta ważna inwestycja prowadzona przez grupę Orlen w Grudziądzu, to jest inwestycja największa od lat. Inwestycja o wartości gigantycznej, prawie 2 miliardów złotych. To jest inwestycja, na którą Grudziądz czekał od kilkunastu lat. I z tą inwestycją też wiązał wiele nadziei. I to się dzisiaj dzieje, bo proszę zobaczyć, ta inwestycja postępuje. Na tej budowie wiele grudziąckich firm znajduje swoje zatrudnienie jako podwykonawcy. Dalej dogadujemy tak zwany układ drogowy z Energą, a więc to są też konkretne pieniądze, dziesiątki milionów złotych, które zostaną zainwestowane dla Grudziądza. A dzisiaj to jest ten moment, gdzie Energa czy Grupa Orlen staje się sponsorem jednej z naszych drużyn sportowych. Oczywiście w przyszłości liczymy na duże wpływy także podatkowe do budżetu miasta. A więc to się realizuje i bardzo się z tego cieszymy. I myślę, że wszyscy mieszkańcy powinniśmy być dumni, że taka inwestycja jest realizowana w Grudziądzu i że Orlen, Grupa Energa wspiera nasze kluby sportowe. Oczywiście myślę, że to jest początek drogi, ponieważ nasze apetyty są bardzo, bardzo duże, a także nasze potrzeby wręcz nieograniczone. Klubów mamy bardzo dużo. Mamy dużo dzieci, które chciałyby czy to w Akademii Piłkarskiej, czy w innych sekcjach zdobywać, podnosić swoje umiejętności. Dlatego liczymy na jeszcze większe wsparcie w przyszłości. Ale oczywiście bardzo dziękuję za ten pierwszy krok, który dzisiaj zostanie wykonany. I to jest, tak jak powiedziałem, moment historyczny w kontaktach z Grupą Energia. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Poproszę o zabranie głosu teraz pana Sławomira Szymańskiego, przewodniczącego Komisji Sportu i naszego rady. Dzień dobry państwu. Pani prezes, panie prezydencie, panowie prezesi. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani prezes Adrianie Sikorskiej za to, że otworzyła się na to, by rozpocząć współpracę z Olimpią Grudziądz, z naszym miastem i jest tutaj obecna. Ja pamiętam pierwsze rozmowy w grudniu i zauważyłem pani otwartość na to, aby wesprzeć finansowo drużynę piłkarską Olimpii Grudziądz, która przecież jest związana z klubem sportowym, który ma 100 lat swojej tradycji. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do podpisania tej umowy. Tutaj myślę o pani dyrektor, myślę też o osobach, które mnie wspierały także w tych wszystkich rozmowach, aby podopinać te wszystkie sprawy. Dziękuję panu prezesowi, który musiał zająć się tymi wszystkimi szczegółowymi rzeczami w tej umowie, ale także chciałbym podziękować też innym osobom, może trochę dla państwa anonimowych, którzy też kibicowali, którzy byli zaangażowani, zaczynając od pana Pawła Grzybowskiego, burmistrza Rypina, czy też pani poseł Annie Gębickiej. Bardzo serdecznie za to dziękuję, że miałem zawsze ich wsparcie i mogłem liczyć na ich pomoc w różnego rodzaju relacjach. Pani prezes, ja jestem głęboko przekonany, że to są dobrze zainwestowane pieniądze i one przyniosą konkretne efekty, a drużyna Olimpii Grudziądz będzie mogła awansować. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie i mam także nadzieję, że rozpoczynamy współpracę długofalową. Dziękuję serdecznie. Jako prezes zarządu Olimpia Grudziądz S.A. powiem w skrócie, że czujemy się wyróżnieni i zaszczyceni, że tak duży podmiot jak Energa Grupa Orlen podjęła z nami współpracę. Dziękuję pani prezes, pani Adrianie, wiceprezes pani Adrianie Sikorskiej za to, że miło nas przyjęła. Jak wspomniał tu pan Sławomir, te rozmowy potoczyły się w dobrym kierunku. Negocjowaliśmy warunki umowy. Myślę, że wróży to dobrze na przyszłość, że ta współpraca będzie owocna z dwóch stron, z satysfakcją z obu stron i będzie się rozwijała jeszcze w szerszym zakresie. Uzyskaliśmy kolejnego sponsora. Wiem, jak trudno w dzisiejszych czasach o wsparcie z sektora pozyskiwania tych środków zewnętrznych.
nie tylko będziemy opierali się na budżecie miejskim, ale musimy organizować nasze działania, zintensyfikować, aby ta współpraca ze sponsorami takimi choćby jak Energa Grupa Orlen była satysfakcjonująca. I cieszy mnie to jeszcze raz, że tak duży podmiot, zacny podmiot włączy się do tej współpracy. Ja chciałbym jeszcze skorzystać z okazji i pozwolę sobie wręczyć taką symboliczną koszulkę na ręce pani wiceprezes. Ta koszulka zawiera już logo w centralnym miejscu naszej koszulki. Na tym etapie tej współpracy jeszcze tego nie osiągnęliśmy, ale mam nadzieję, że w przyszłości Energa Grupa Orlen stanie się tytularnym, strategicznym sponsorem i tak jak powiedziałem, ta współpraca z obopólną satysfakcją będzie się dalej rozwijała. Dziękuję panie Może przesuniemy mikrofon? Tak, troszkę przesuniemy. Dziękuję. Jesteś już stary piłka. Dla reporterów. Dla pasowego Energiesa. Dobrze, to najpierw chcieliśmy zapytać o ogólne, czy można coś więcej powiedzieć o ogólnych zapisach tej umowy, jakie są zobowiązania Energii wobec klubu, jakie są zobowiązania klubu wobec Energii, czy to są tylko pieniądze, czy też coś, i reklama na stadionie, czy też coś poza. Jeśli chodzi o współpracę, dotyczy ona przede wszystkim reprezentacji seniorów oraz dotyczy także wsparcia Akademii Piłkarskiej. Umowa została podpisana na rok, będzie obowiązywała do końca tego roku i przede wszystkim można powiedzieć, to są te główne elementy, które dotyczą naszej współpracy. O samych pieniądzach nie chcemy oczywiście mówić, to jest tajemnica obydwu stron, więc można powiedzieć, że oprócz także tej współpracy na polu sponsoringu sportowego, także też planujemy kolejne działania dotyczące wsparcia Domu Dziecka w ramach jednego z naszych programów o społecznej odpowiedzialności biznesu. Będzie to współpraca tak zwane Domy Dobrej Energii, czyli montażu na jednym z domów dziecka w Grudziądzu lub w okolicy paneli fotowoltaicznych, co pozwoli zmniejszyć rachunki za energię elektryczną. Już należy też wspomnieć, że także tutaj w mieście prowadziliśmy akcję wsparcia dzieci z domów dziecka w czasie świąt oraz w trakcie akcji nasadzania drzew. Dlaczego, skoro państwowa spółka wspiera miejską spółkę sportową, nie można podać kwoty mieszkańców? Przecież to bardzo interesuje. O, tak to jest zawsze z pieniędzmi, że one zawsze wywołują największe zainteresowanie, ale tak naprawdę chodzi tutaj przede wszystkim o sport i wyniki sportowe decydują o tym, czy z jakim sukcesem odbywa się ta współpraca. No właśnie, czy postawiliście państwo z zespołowi jakieś warunki typowo sportowe, że utrzymacie współpracę jeśli? Należy powiedzieć, że w sumie ta współpraca ma przede wszystkim ramy czasowe wyznaczone przez konkretne daty. Tak jak wspomniałem, jest podpisana na rok. Natomiast co do warunków sportowych, oczywiście są to najczęściej takie zapisy, które się odnoszą także do premii za osiągane wyniki. To znaczy? Sportowe. Czyli będą dodatkowe pieniądze dla klubu, jeżeli będzie otrzymywał, uzyskiwał wyniki? Tak, można to powiedzieć, tak.